I lecimy szybciutko z tematem pałek dalej. Dla nas szybciutko muszę korzystać, póki Robin jest, nie ma wiele czasu teraz. A dla was troszeczkę później. Więc rodzaje pracy z pałkami, tak? W zależności od tego, jaki typ trafienia wybierzemy. Inaczej ta kombinacja będzie wyglądała, jeśli będziemy robili cięcia. Mówicie, haha, pałki, czym tutaj przetniesz? Ale chodzi o charakter ruchu, czyli przeciągnięcie. Inaczej jak będziemy wykonywać rąbania, inaczej jak będziemy wykonywać pchnięcia, tak? Z pchnięciami jest najtrudniej. Z pchnięciami jest najtrudniej. Tam trzeba się troszeczkę nawywijać. Troszeczkę się nawywijać. Więc to, co pokazaliśmy wam teraz, to w zasadzie się opierało na rąbaniach. Pokażemy to jeszcze raz. Przypominam, rąbanie. Tak jak siekiera jest bach. Rąbanie. Cięcie to jest uderzenie i przeciągnięcie. Jest jeszcze trzeci, oprócz tych trzech rodzajów pchnięć, jest jeszcze czwarty rodzaj, który naprawdę bardzo polecam, czyli kombinacja w ramach jednego ruchu cięcia i rąbania, czyli takie przeciągnięte rąbanie. Mam rąbię, hop i potem przeciągam, tak? To robi najwięcej zniszczeń. To robi najwięcej zniszczeń. Czy jest najgroźniejsze? No zależy. Pchnięcia są też groźne, no tutaj wszystkie te trafienia są groźne, jeśli mamy w rękach narzędzie. Więc czysto rąbaniami, raz, czyli rąbię, raz, dwa, hop, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, tak? Trochę po karatowemu wygląda. Ale taka jest praca, w ten sposób będziecie pracować. Jeśli później to przyspieszycie, hop, 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 już to nie jest takie, w cudzysłowie, już karatowo sztywne, nabiera płynności, ale dalej są to rąbania. Teraz cięcia. Jak zrobicie to w tempie na zasadzie cięć, to będzie tak fajnie, te takie filmowe, jak sobie tam kręcą te fifelki. O, właśnie, dokładnie tak, czyli lecimy, każdy ruch gładko przeciągamy, tak? Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, tak? Ciutkę wolniej, więc mamy raz i od razu startuje ta ręka. Raz, dwa, uderzam, przechodzi pod spód, trzy, cztery, przechodzi, zamienia, hop, hop i tu robimy takie kółko, tak? Można sobie to wyobrazić tak, jakbym robił ósemkę pałkami albo po bokach dwa kółka, tak? Więc zaczynam, raz, dwa, kółko, raz, dwa, uderzenie, zrobiłem kółko i znowu lecę, raz, dwa, hop, hop, tak? To jest wtedy czysto cięciami. Jeśli chodzi o pchnięcia, tak jak mówiłem, tu jest najwięcej gimnastyki, jest najtrudniejsze. Szczerze mówiąc, wykorzystanie tej kombinacji na samych pchnięciach jest dla mnie mało sensowne, bo mocno ogranicza. Bardzo fajnie jest zrobić wariant mieszany, ale to temat rozwinę za chwilę, tak? Więc zaczynamy. Jest pchnięcie, teraz ta ręka musi się odwrócić, tak? Więc robię pchnięcie, zabieram, pchnięcie, tak? Hop, teraz ta się cofa, robię raz, robię dwa, robię trzy i robię sześć, bo tutaj jest sześć. Nie, dwa z matmy, nie? Więc jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, tak? Jest tu trochę wywijania tymi nadgarstkami. I jako kombinacja, żeby tylko tym się posługiwać, jest to... No nie polecam. Więcej tego kręcenia, wywijania własnym ciałem, niż przekłada się na efekt. Za to bardzo fajnie, dlaczego warto robić tą kombinację jako taką. Bardzo fajnie ćwiczy układanie
ciała do uderzeń sytuacyjnych, tak? Czyli walczymy, przeszedłem, hop, i trafiam z tej strony, albo markuję atak z tej strony, hop, i wchodzę tam. Tak? Także to bardzo fajnie nazwuje, jest to bardzo trudne ćwiczenie. Jak wszystkie bardzo trudne ćwiczenia, no do walki bezpośrednio się nie nadają, ale bardzo rozwijają koordynację. Tak? I sposób mieszany w zasadzie dowolny. Aha, nie było jeszcze mieszaniny tego rąbania cięcia. Tego w zasadzie się ciężko pokazać jako ćwiczenie, bo to jest... różnica w tym polega na charakterze pracy między cięciem zwykłym na ciele, powyjdzie, bo trafiam, hop, więc to widać. Jeśli ja to robię w powietrze, tego nie widać, więc to już jest tylko charakter mojej pracy mięśniowej i momentu, w którym zepnę się, a w którym przeciągnę dalej, tak? Bo czy jak uderzam raz i dwa, czy jak uderzam dwa, to w powietrze to wygląda tak samo, bo to jest płynnie robione. Różnica jest taka, że w momencie trafienia się robi te rąbanie, cięcie, że w momencie trafienia trafiam, tu się napinam tak jak do uderzenia, tak jak uderzam i jest op, tak samo jest tu, hop, a potem jeszcze ciągnę, tak? Więc tego nie sposób pokazać w powietrze, bo to jest tylko wasze napięcie mięśniowe. I ostatni sposób pracy, czyli mieszany. Tutaj w zasadzie pełna dowolność, jak wam wyjdzie, tak? Czyli zaczynam rąbania, hop, 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 przechodzę sobie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, tak? Mieszam sobie dowolnie, tak jak mi to wyjdzie. Tutaj bardzo fajnie to do przećwiczenia na manekinie Wing Chun. Omijanie rąk, czyli wychodzę, hop, 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 hop. Pomiędzy rękami, głowa, tak, i tak dalej. Czyli wasza improwizacja, ale to dopiero po opanowaniu wszystkich tych sposobów z osobna, dopiero wtedy w miarę fajnie, w miarę sensownie wychodzi to z tymi różnymi kątami ataków. To wszystko. Do zobaczenia w następnym nagraniu. Rośnijcie w siłę i bawcie się dobrze.